Maryja jest kobietą, która słucha. Nie zapominajcie, że zawsze istnieje związek między nadzieją a wysłuchaniem. Maryja jest kobietą, która słucha, która akceptuje życie takie, jakie jest. Ksiądz Dominik Chmielewski. 13 września, środa. Witamy Was, moi drodzy. Dzień dobry w środę. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za Wasz czas. Przede wszystkim za modlitwę. No powiem tylko, że 14 lipca minął rok i na słowie pouczenia jesteśmy dokładnie na stronie 317 i powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze kilka dni. Bardzo już dzisiaj Wam za ten czas dziękujemy. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, za modlitwę. A teraz, tak jak co dzień, dzięki łasce Bożej, dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to, to takie. I zostało zapisane w poniedziałek 21 stycznia 2008 roku. Ograniczyłem Twoją możliwość działań zewnętrznych, abyś nie zatrzymywała się przy tym, co mniej istotne w drodze do mnie. Przez tamte etapy trzeba było przejść, aby Twoja doczesność została wypełniona na miarę darów, jakie otrzymałaś. Ale oprócz możliwości czynienia dobra w świecie zewnętrznym, ważniejsze nie jest ubogacenie świata duchowego i własnej duszy przez bezpośrednie obcowanie ze mną. Każdy człowiek żyjący duchem dopełnia świat nadprzyrodzony, rozbity przez grzech pierworodny i przyczynia się do powrotu pierworodnej jedności wszystkiego w Bogu. W bólach jakby rodzenia trwa powrót do Boga każdej osoby ludzkiej, jak i całego stworzenia. Siłą miłości, moim przyciąganiem i poddaniem ludzkich dusz tworzy się na powrót jedność w Bogu, a jednocześnie odpada to, co jest przeciwne, zbuntowane, co odwraca się od Boga ku sobie samemu. Z mądrości Syracha, rozdział 11, wers 33. Strzeż się człowieka złego, bo knuje niegodziwości, by nie sprowadził na Ciebie hańby na zawsze. Kropka. Dobrego i radosnego czasu w środę. Pozdrawiamy serdecznie. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. I Bogusia, żona Przemka.